Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest świetnie. Napierdalam już piąty miesiąc. Moja warownia jest chujowa. A tak naprawdę, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabiby i siemanko. Dzisiaj sobie zrobimy kilka takich prostych zadań. Musimy dokończyć 100 powera, 3 weapons, no i successfully 5 room rush. Zajebiście. To nie będzie trudne. Niestety póki co mam bardzo duży poziom nagromadzony, że no, się opierdalają. No tak, zdarza się. Przydałoby się, żeby ludzie poprzychodzili, ale nie przychodzą. No nie wiem. Oho, level up. Yeah. No i właśnie, początek w tej gry wygląda zawsze w ten sposób. Jest dużo do roboty. Zapierdalamy, napierdalamy. Tu, 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 tu. Co się dzieje, co się dzieje? Kurwa, co się dzieje? Nagle... Fum. Koniec. Nic się już nie dzieje. Trzeba czekać. No to czekamy. Ej, fajnie, że w niedalekich odstępach mamy te... zbieranie zasobów. Gorzej by było, jakby to wszystko, kurwa, było 10 minut, 15, 30. Pewnie później tak już jest. Jak to w większości gier, jak w plemionach. Tam to dopiero, kurwa, było. Tam poprzychodziłeś po paru godzinach. No, chyba, że planowałeś akcje, ataki, wszystko, kurwa, jeszcze... płaciłeś bot, no, robiłeś boty, ja pierdolę. Nie lubiłem tej gry. Aha, dobra. I... Myk, prąd. Jest 100% prądu, zajebiście. Cieszymy się, cieszymy się. Okej, okay, zobaczmy, co znajduje się tutaj. Deliver one baby dweller. Mam brzuchacić, czy dziecko ma przyjść na świat? Jeżeli tak, to fajnie by było wiedzieć, że ona... Gdzie to kurwa jest napisane? Rydę. Dobra, brzuchacimy kolejną. Ty możesz iść na co? Na eskę. Możesz iść na eskę tutaj. Nie jest źle. To zbrzuchaćmy. To będzie zajebiste. Dzieci po niepewnie będą wykoksane. A ty co możesz robić? To masz tylko kurwa lak. Ogólnie mamy duży problem z prądem, więc przyda się dodatkowa para rączków. Minus jeden, dwa. No dobra, dwa. Pomóżmy w wodzie, bo tutaj aktualnie jest to tylko 3 osoby. Czy wy potrzebujecie... Ten outfit daje wam... Nie, to nie daje wam. Percepcja i agility. Dobra, zobaczmy, kto z was tu ma najwięcej agility. Powinna być jakaś kurwa osoba. Oczywiście, mężczyzna. Prawidłowo. Świetnie. Racji zwiększonego agility. Będziesz lepiej pracować. Rush. 60 lat. No dobra, musimy czekać. Na szczęście tu nie trwa jakoś mega długo właśnie rozwój tego wszystkiego, więc jest okej. Okay. No dobra. Co wy na to, żeby z lekka poszerzyć naszą działalność? Dobudujemy trzecie pomieszczenie. Tutaj. I je rozwiniemy. Za 250. Okej, okay, jest lepiej. To był błąd. Teraz będziemy kurwa w chuj czekać. Cofnij. Halo. 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 Halo, Karol. Okej, okay, dziękuję. No. W sumie nie wiem, jak się przybliża w tej grze. Na komputerze to jest zupełnie inaczej. No, ale to już mamy 52 energii, czyli całkiem spoko. Ale o wiele dłużej to przychodzi, więc no nie wiem, czy tak spoko. Ale jest rush. Success! Alright. Mamy jeszcze kilka sukcesów do zrobienia, więc chyba to będzie nasze zadanie na dziś. Successfully rush. Shit. No ja dwie ciężarne, będą panikować.
Woda. Jakie my mamy jeszcze zadania, bo nie skumałem się. Aha. Dziecko, 3 bronie. Właśnie, co tam u naszej parówy? Nic. 13 minut podróży. Zazwyczaj po godzinie znajduję jakieś fajne rzeczy. Bardzo rzadko się zdarza, że znajduję szybko. No mimo wszystko fajnie by było dostać jakieś zadania z skrzyneczkami. Daily questy. O, fajnie. No to starzeje. Cancel. No i ładnie. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No idziemy tam, gdzie jest najwięcej sukcesów. Rush. Nie. Nie. Cóż, to po prostu jest teraz nuda. Ale zobaczmy, co mają nam do zaoferowania opcje. W ogóle tutaj, jak już wiemy, mamy skrzyneczki. Tu mamy zadania. Co tutaj mamy? Nasz magazyn. W magazynie mamy jedną broń, drugą broń. I nic więcej. Outfitów żadnych. Trudno. Co dalej? Właśnie. Survive girl. Help. Aha. Właśnie. Co tu mamy? Najgorsze jest to, że ja kurwa nic nie widzę przez ten monitor. Hint luck, stat affect the probability of encounters when coś tam, coś tam. Co daje mi percepcja i endurance? Percepcja to chyba strzelanie jest, nie? Aha. Boost dweller special stat, blue bars on a dweller special, show how the outfit benefits of the dweller. Tap the dweller, it brings up coś tam. Aha. Można przenosić. Drag a dweller around to a few rooms to see when they work best. Okej. Okay. Dweller list. Dobra, no to możemy use this menu to quick send many dwellers you have and how much more rooms have you in the vault. Okej. Okay. A dweller in the wastelands can be reviewed for a caps. Zajebista sprawa, jak umierają nasze postacie. To mimo wszystko dostajemy kapsle. Płacimy kapsle i ona idzie dalej, wraca do życia. Ale trzeba niestety z tym uważać z racji bardzo specyficznych rzeczy, jakimi są niedobór kapsli. Albo czy warto go. Incydenty. Dobra, jak coś się spierdzieli, to jest ogień. Radrocze. Czasami atakują naszą bazę raidersi. Mullerats, those pets are a nuisance and have a nasty habit of brawling into your vault from the dirt and chewing on the room, bla bla bla. Deathclaws. O matko, szpony śmierci. Anytime you open your vault door, you are broadcasting an invitation for those beasts to come to your vault, destroying the resources, steam point, bla bla bla. Children and pregnant women will hide whenever an accident happens. Equip your dwellers with weapon, will have fight of road roaches and riders. A co jest kurwa na Deathclawy? Hello? Jeszcze raz wracamy, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że no fajnie, fajnie co się dzieje. Don't level up a rarity. Find rare and legendary dwellers in lunchboxes. Świetnie. Dwellers level up over time while working in producing rooms or when exploring the wastelands. Leveling is increased the health of a dweller. The higher their level is, the higher their health. Rooms unlock based on how many dwellers you have in your vault. Dwellers rarity. There are three types of rarity dwellers: common, rare, and legendary. Common, low level and special stats. Rare, average level special stats, legendary high level. No, ja chyba mam legendarkę. Tak? To było? Nie, to nie było. Kurde. Nie, to jest legendarne. No, kurde, głupku. Miałeś to sprawdzić. O, happiness. Pay close attention to what that dweller is telling. You know, more about what makes them happy. Keep dwellers happy is very important. Happy vault
runs more efficient and produces resources faster. You can see that the happiness is green, happy, yellow. The dwarf is doing okay, but could be happier. The dwarf is sad, cheer them up. Objective. Some objects will reward you with lunchboxes. Yeehaw! Fajnie. Daily rewards, reports and vault rating. Każdego dnia mamy tam sprawdzane. Play the 7 days give you lunchboxes as a reward. No, fajnie. Za 7 dni, kurde, dostanę lunchbox. Making babies, living quarters. Babies will wait to be born if there is no space in your vault. Kurwa! Tak. Cisko, maleńki, słuchaj, nie możemy teraz wyjść na zewnątrz, wiesz. Nie ma miejsca, więc czekaj tutaj. 5 lat później. O, dalej czekaj, kurwa! When you need water, you can always encourage the dweller to proceed with a man or woman. New child involved, once of the child have grown up, you will have a new dweller. If all are gone, dobra, nieważne. Build your vault, then elevators. No to wiadomo, o co chodzi. Budujemy elewatory. Jest okej. Okay. Be careful not to build rooms before you need them or expect too fast. Też ważne. Żeby nie robić za szybko. Room levels and merging. Przydatne. No czasami to jest po prostu tak chujowo, że my rozwijamy, a tu nic. Każdy pokój ma 3 poziomy, więc trzeba ostrożnie. No, fajnie. O, teraz robimy raszę. Chyba możemy już, nie? 52. Nie, nie możemy. Tu? 51. Nie możemy. Tu? 51. Długo wam to trwa. Radrołcze atakują. Strzelaj. Szczyloj. That was weird as hell. No, ale jest tak, że czasem je atakują z dupy. Fisting. Macie fisting, żeby było fajnie. Nie? Będzie fajnie. Co się dzieje? Ile mamy w ogóle miejsca? 30, więc jest sporo. Oh my, ona jest już pod radiacją. To chujowo. I jeszcze nic nie zdobyło. Niedobrze. Ale leveluje, jest ok. Co my mamy dalej? Mieliśmy czytać te helpy. O. Mhm. Rating, quarters, levels. Storage room. Storage room increase your weapons and outfits inventory. Upgrade the station to increase your sell unwanted weapons. Use the storage room as a temporary holding buy for dwellers in case all other rooms are full. Building med buy and science labs will increase number of steam packs and right away you can store. Aha. Czyli muszę ich w przypadku med bayów i science labów muszę je po prostu powiększać i rozwijać, żeby mieć więcej. No. If you run out of storage space, upgrade your storage, build more storage, equip your dwellers or sell items. Proste. Training rooms. To jest zajebista sprawa. O! W końcu mamy... Aha, nic nie mamy. Chuja. Multiple dwellers training together in the same room. Decrease the training time for all dwellers in the room. No, to fajnie. Jeżeli mam więcej, to przyspieszam. Putting dwellers in the training room will increase the special attack. No dobra, jeżeli mamy jakieś pole treningowe, na przykład armory, waveform, or cokolwiek, to możemy powiększać nasze statystyki. Może mogą się uczyć. To jest bardzo przydatne. New dwellers, the radio station. Merge the radio room, increase your chance to attracting a dweller. Jeżeli będziemy mieli radio, to może zwabimy jakiś dwellerów. Bardzo przydatne. Cups. There are a lot of ways you can earn cups. Find them in the wetlands, complete object, leveling dwellers, selling outfits, every lunchbox contains cups.
lucky dweller and then more. Cups can be spent to rooms, destroy rocks, upgrade rooms, receive review dwellers. No, czyli nie za dużo. Rushing a room is the fastest way to earn cupses. Zajebiście. Rush mode. To już wiemy, o co chodzi. Lunchbox. Wiemy, o co chodzi. Master Handy. Tego jeszcze nie wiemy, o co chodzi. Build a bunch of production rooms on one floor to maximize Mr. Handy's ability. Czy kim jest pan Handy? Pan Rączka. To jest postać, która zbiera nasze rzeczy, kiedy nas nie ma w grze. Tadam! Wszystko. Level up! Icha. Dobra, jak tobie idzie? Szału nie ma. Dobra. Wydaje się, że na tym byśmy mogli skończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo cieszę się, że przyszliście, że oglądacie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, machnijcie lajka, zostawcie komentarz, strzelcie suba, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!